Ja jestem. Dzisiaj moja babcia Zosia będzie robić kotleta. Dzisiaj razem ze swoimi wnuczkami, z Natalką i z Małgosią, będę przygotowywała kopytka, które można w bardzo prosty sposób i szybki przygotować, a im to bardzo smakuje, bo bardzo często proszą, żeby babcia przygotowała takie kopytka. Do przygotowania kopytek potrzebujemy kilogram ziemniaków ugotowanych i przepuszczonych przez maszynkę, ewentualnie przez praskę, 30-35 deka mąki, jedno jajo całe. Z tych składników formujemy kopytka, natomiast masło klarowane, 3 łyżki i bułka tarta będą do polania kopytek, które będą już przygotowane. No to się bierzemy, Natalko i Małgosiu, do pracy. Pomożecie babci? No to. Tak? No to bierzemy się do pracy. Do ziemniaczków wsypuję mąkę, jajko całe, szczypta soli. I to są wszystkie składniki. I teraz musimy wyrobić. Najpierw miejsce, żeby troszeczkę, tak, lepiej. A później przeniesiemy na stolnicę i razem z Małgosią i z Natalką, które mi tak pomogą, wyrobimy piękne kopytka. Malutkie, tak jak one lubią. Miejsce wyrabiamy. I kiedy już jest wyrobione, przenosimy na stolnicę. Dziewczynki, uważajcie. Babcia przeniesie ciasto, które częściowo wyrobiła w misce. Tak, będziecie pomagać. Troszeczkę mąko podsypiemy w stolnicę, żeby ciasto nie przylegało. I babcia jeszcze troszkę, a później wy będziecie formować takie małe wałeczki. A teraz jeszcze wyrobię bardziej. Bo w misce tak nie można wyrobić. Lepiej wyrabia się, kiedy już częściowo jest zarobione ciasto, a dalsze już dokładne wyrobienie ciasta jest na stolnicy. No, widzę, że Natalunia strasznie chce pomagać babci. Zaraz będziecie robić. Zaraz, już. Teraz wypadnie. Tak wyrobione ciasto. Teraz kroimy na takie kawałeczki, z których będziemy formować wałeczki. A z tych wałeczków pokroimy razem i będą takie malutkie kopytka, którymi zawsze się zajadacie. O, Nataluniu, co? Będziesz pomagać? To chodź. Ja tylko. No to proszę. No, wyrabiaj. Ja sama. No to i babcia ci da. No, proszę. No proszę, jak pomagają, jak chcą ulżyć pracy babci. Już. Szybciutko tak zrobimy, wałeczki. No. A jak za bardzo przylegają do rąk, to trzeba sobie troszkę mąko posypać, wtedy lepiej się robią. O tak, właśnie, i Natalunia też mąko sobie. Tak. Nie, to co już jest zrobione, teraz swój. Te rób, tak? O. No. I jeszcze kilka razy i będziesz świetnie robiła. Babcia będzie miała wielką pomoc. Bo teraz na razie to jeszcze musi troszeczkę sama porobić, aby tylko tak asystujecie. Prawda? O, i już. A ja też trafiłam. Tak, czekaj. No, może ten wałeczek na taluni to babcia musi poprawić. No to proszę. No, troszeczkę tak. Babcia musi poprawić to, co Natalka zrobiła. Tak. Jeszcze raz, jeszcze dwa i będą perfekcyjnie wykonywać. Kiedy są wyrobione wałeczki, jeszcze posypujemy mąką, żeby nie było problemu przy wkładaniu do garnka i żeby się nam w czasie gotowania nie posklejały. I teraz babcia będzie kroiła, to już tylko musicie się patrzeć, bo dzieci noża nie mogą używać. To już babcia zrobi.
Kiedy babcia Ela robi ze mną, no to ja kroję. No, Małgosiu, przesuń się, bo babcia teraz nie może. Ale mam brudne łapki. Tak, formujemy takie wałeczki i kroimy. To taka. Babcia. Tak, i to. Robimy leniwe. Kopytka. Kopytka to są kluseczki z ziemniaczkami. Babcia, ale na zawsze umiemy. I teraz, kiedy woda się gotuje, do gorącej wody dajemy odrobinę oleju. Babcia, ja też umiem. I solimy wodę. Może taką, w zależności od ilości. I dajemy sól. I na wrzącą wodę. Nie, no ona poniszczyła mi teraz. No co ty zrobiłaś? Poniszczyła, no nie no. Ja się zajęłam tam, a ona. No teraz na wrzącą wodę partiami wrzucamy i mieszamy. Babciu, a to? Więc zrobię kuleczkę. Chcesz zrobić kuleczkę z mojego? Tak. I musimy tak uważać, tyle wkładać tych kopytek, żeby nie przerwać gotowania. Mieszamy i kiedy kopytka wypłyną, moment i już wykładamy. Bardzo krótko się gotują kopytka. Kopytka bardzo krótko się gotują. Tak, Małgosia wie najlepiej, tak. No, troszeczkę Natalunia za bardzo pomogła babci i te kopytka, które były pokrojone, ona ich troszeczkę posklejała, to babcia jeszcze raz musi pokroić. Im mniejsze kopytka, to lepiej się dzieciom je. Bo można i większe, ale to nie są praktyczne. A tu już zaraz kluseczki w garnku. Dla ciebie. Tak. No, no mając takich pomocników, to kopytka świetnie się robi. Nawet babcia została mąko potraktowana przez Małgosię, ale to nie szkodzi. Muszą się też kiedyś nauczyć. I już właśnie patrzymy, że kopytka wypłynęły. I moment, i już wykładamy. Ponieważ to jest dużo ziemniaków, mało mąki, to a gdyby dłużej, to mogłyby później już swój kształt zatracić i mogłyby się posklejać. Babcia musi uważać, żeby znów za bardzo nie pomogły, bo jak za bardzo pomogą, to wtedy znów będę miała więcej pracy. Proszę bardzo, już jedna porcja jest. Do masła klarowanego, rozgrzanego na patelni, dodaję bułkę tartą. Masła klarowanego były 3 łyżki, a tutaj też wystarczą 2 łyżki. Tak troszkę mieszamy do rozpuszczenia. Żeby masło się rozgrzało, bułeczka. I właśnie taką zasmażką możemy polać kluseczki. Próbowały? Będziecie próbowały kluseczki, które razem zrobiłyśmy. Kluseczki polane masłem z bułeczką. Wy uwielbiacie. Dobre są? Gorące. No jeszcze nie zdążyły ostygnąć. Ale moment i już będziecie mogły jeść. Smaczne? Smaczne? Smakują? Tak? Bardzo? Uwielbiają. Małgosia i Natalka bardzo lubi kopytka, które babcia przyrządzi. Smacznego. Więcej przepisów. Proszę subskrybuj. Dziękuję. Więcej przepisów znajdziecie w Jak TV. A więcej porad na jak.tv.